Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich użytkowników platformy wideo portalu poznajfakty.pl. Dzisiaj kolejny temat na czasie, dowody osobiste. Pytacie Państwo, czy będzie konieczność ich wymiany, do kiedy zachowują ważność obecne dowody, no i ogólnie o co chodzi z tymi zmianami, o których wiele czytamy i słyszymy. Najważniejsza informacja dotyczy tego, że obecne dowody zachowują ważność do końca okresu, na jaki zostały wydane. Czyli jeżeli dowód osobisty ma ważność do roku 2026, przykładowo 28, czy maksymalnie 31, to do tego okresu zachowuje on ważność. Ta maksymalna data 2031 wynika z tego, że no, jeżeli ktoś uzyskał dowód w roku 2021, no to on zwykle jest ważny do przez 10 lat, czyli do końca roku 2031. A więc pod tym kątem zmiana nie powinna być uciążliwa, w zasadzie jest ona neutralna. Ocenia się, że do końca tego roku dotknie ona około 100 tysięcy osób, które będą musiały wymienić dowody osobiste. Nowelizacja przepisów o dowodach osobistych ma przede wszystkim na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Ona dostosowuje polskie regulacje do prawa unijnego i ma zapobiec czy ograniczyć ryzyko fałszowania takich dokumentów, no czy zmniejszyć ogólnie różnego rodzaju przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. Wiemy, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy mamy kryzys migracyjny, jak to jest ważne. Zmiany polegają na wprowadzeniu do dowodów osobistych dwóch dodatkowych danych, a więc danych biometrycznych w postaci odcisków palców oraz podpisu posiadacza dowodu osobistego. Jeśli chodzi o tę pierwszą kwestię, czyli odciski palców, one będą pobierane od każdego wnioskującego o dowód osobisty w trakcie składania wniosku. Nie będzie ten wymóg dotyczył po pierwsze osób, które nie ukończyły 12 roku życia, dla których wydawane są tak zwane dowody tymczasowe. No i oczywiście osób, w przypadku których pobranie takich odcisków palców jest niemożliwe. Jeżeli ta niemożliwość ma charakter przemijający, na przykład osoba ma te palce zakryte bandażem, gipsem, jakimś opatrunkiem, no to dowód osobisty będzie wydawany na krótszy 12-miesięczny okres i po tym okresie będzie można przystąpić do procedury wydawania właściwego dowodu z odciskami palców. Jeżeli niemożność pobrania odcisków palców ma charakter trwały, no, ktoś po prostu nie ma tych palców, czy całej dłoni, czy całej ręki, w takiej sytuacji dowód osobisty będzie wydawany na zwykły okres 10-letni bez odcisków palców. Podobnie wygląda sprawa w przypadku podpisu posiadacza, który będzie umieszczany w warstwie graficznej dowodu osobistego. On będzie również składany w trakcie składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Nie będzie dotyczył ten wymóg osób, które nie ukończyły 12 roku życia, no i osób, które z różnych powodów, przede wszystkim zdrowotnych, nie mogą złożyć podpisu, przy czym chodzi tu zarówno o niepełnosprawność fizyczną, jak i intelektualną. Terminy ważności dowodów osobistych pozostają zasadniczo takie same. Także w przypadku obywateli, którzy ukończyli 12 rok życia, to jest 10-letni termin ważności. W przypadku młodszych osób, tak zwane dowody tymczasowe będą miały okres ważności 5 lat. No i mamy ten wyjątek, o którym wspominałem, dotyczący 12-miesięcznej ważności dowodu osobistego, jeżeli chwilowo fizycznie niemożliwe jest pobranie odcisków któregokolwiek z palców posiadacza dowodu osobistego. I zmianą taką najbardziej pewnie dotkliwą dla obywateli będzie to, że ograniczony zostanie możliwość składania wniosku o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną. No bo niestety zarówno odciski palców, jak i złożenie podpisu, to wszystko będzie następowało w urzędzie podczas składania wniosku, no więc będzie niestety trzeba się udać do urzędu i tych powinności dokonać. W przypadku osób, które ukończyły 12 rok życia, złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną będzie niestety niemożliwe. Pozostanie taka możliwość w przypadku wnioskowania o wydanie dowodu osobistego tymczasowego dla osób do 12 roku życia, od których nie będą pobierane odciski palców, jak również nie będą one składały
podpisu. I tyle z mojej strony, także jak powiedziałem, najważniejsza sprawa. Obecne dowody osobiste zachowują ważność do końca okresu, na który zostały wydane. Cała zmiana, cały proces zmian ma być elastyczny i możliwie bezbolesny dla obywateli. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.